Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w RTL Ski Jumping 2007 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Zostało nam jeszcze tylko 3 spotkania do rozegrania w tym sezonie i później już będę miał 19 lat, czyli mój faktyczny wiek. Dobra, smarowanie automatyczne i lecimy. Norweski puchar, teraz skończymy turniej 8 z 8. Kolejne złoto zgarniemy. Teraz jakbym grał na poziomie łatwym, a ja gram na normalnym. Chociaż nie, to tak w sumie te poziomy tak są różnie. Tak dziwnie, to są dwa poziomy trudności różne, które na siebie jakoś oddziałują. Mamy łatwy, trudny, trudny. Jest 3x3 kombinacja. To nie wiem, ile tam jest kombinacji w sumie. Nie, kwalifikacyjnej, nie, i lecimy. Szkoda czasu, mamy 3 do rozegrania w jednym odcinku. Chyba zawsze tyle skakam. W sumie nie wiem, bo ja w ogóle nie czuję jakoś tak tej różnicy, bo ja nagrywam zawsze po kilku odcinków naraz, pod rząd. Więc nie wiem, tak nie czuję, kiedy który kończę. Tylko tyle, że gadam. Ło! Jaki daleki skok! Fajnie. A miałem kiepskie wybicie nawet. Troszkę. A tu taki skok dobry. A widzę, że wszyscy dobrze skoczyli. Trzeba się mieć na baczności. Bo mi 3000 euro zabiorą. No, znowu to wybicie takie sobie. Wow, prawie ta czerwona kreska. Cokolwiek ona oznacza. 86 metrów. No to teraz... O, nie tak dużo miałem, nie taką dużą przewagę. Co to było? 7 punktów? Nieźle. Jest! Kto jest na pierwszym miejscu? Edward Kowalski, Polska. Tamci goście tak samo ubrani, super. Tylko mają inne numerki. A ja mam złotą koszulkę. Ona jest z prawdziwego złota, no nie jest żółta. 3000 euro, 5000 euro nagrody, kolejny pucharek. Motywacja plus 3. Znowu tego grubasa spotkałem. Jejku, co ja się z nim często widuję i zawsze jakoś mnie to motywuje. To jest podejrzane. B mi się utrzymuje, siłę wybicia troszeczkę podbiłem i lecimy kolejny konkurs. Chociaż nie wiem, czy można tak mówić, że kolejny konkurs. Dobra, puchar drużynowy kończymy teraz. Będą dwa turnieje jeszcze i kończymy w ogóle ten sezon. Teraz będę walczył o Puchar Polski. Bo w poprzednim sezonie tego się nie udało zdobyć. W sumie to się po kilka zawsze sezonów też w jednej lidze latam chyba. To nie jest tak, że z juniorów od razu do amatorów 17-latek lata w amatorach. Więc raczej dobrze, że... O, perfekcyjnie! Ajejku. Słabo, strasznie mnie wyniosło. Ale na treningu też, na tej skoczni strasznie ten wiatr był mocny, boczny i też mnie tak poderwało dziwnie. Także ciężko będzie. Dobrze tu przewagę zrobiłem. Ojejku, teraz tył mocno wieje. To jak pizdzi strasznie. No dobrze. O, teraz... Spokojnie. No nie! Wywalił się! Co za debil! No nie! I Polska na trzecie miejsce! Serio! Austria! No nie! Dlaczego? Fajnie, 100 euro dostałem. Siłę odbicia minus 2. Elegancko. Taka porażka na koniec. To jest takie smutne. Dobra, konkurs. Może jeszcze się uda. Musiałaby ta Austria strasznie wydupić do tyłu. Albo ja bym musiał, nie wiem, po 200 skoczyć. Co raczej nie jest możliwe. Przy skoczni 130 metrów. Jejko, tak dobrze szło już. I ten drużynowy. Zawiodłem zawiodłem was. Przepraszam. Wybaczcie mi. Tym śmiecie. Nie! Nie, no nie jest tak źle. Trzeba to teraz tylko poprawić. No właśnie. Okej. Dobra.
I jeszcze raz. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Strasznie wiatr mocny z tyłu. To nie jest fajne. Perfekcyjnie. No czego siadłeś ty na tej dupie, idioto? No i znowu. No i Polska na drugim miejscu, bo on se siadł na dupie. Tylko dlatego. A nie, i tak wygraliśmy. Dobra, nie, było dobrze. Mieliśmy 400 punktów, więc i tak by się nic nie dało zdziałać. Po prostu Austria miała za dużo przewagę. I za dobrze teraz skoczyła. Polska znowu drugie miejsce. Z tymi Austriakami, no. Gratulacje, zajmując pierwsze miejsce w ostatnich zawodach. Wygrałeś 3000 euro. Polska znowu na dwa razy srebro. No nie. Dobra, zakończ sezon. Wow, puchar kwiatów pierwsze, drugie. Mam teraz ile lat? 18, zakończ sezon, będzie już 19. Tak, chcę rozpocząć nowy. No tym razem już na pewno nie będziemy grać w lidze juniorów, tylko w amatorów. A później może już profesjonalne, albo dwa razy amatorów zagramy. Dobra, póki co trzeba wejść w ligę amatorów. Edward Kowalski oczywiście. Wchodzisz, chłopie. To jest twoja szansa. Właściciel bazarzu handlowego Kiedyski promuje swoją firmę sloganem Kiedyski. Skocz do nas. LOL. Wykorzystując twój wizerunek, twój prawnik wynegocjował warunki umowy wartej 716 euro. Bierę. Dobra, teraz trzeba by sobie jakichś panów tutaj zatrudnić miłych. Smar, mistrz smarowania. Miałem wcześniej tego. On miał 75 na 90, ten ma 80. A może bym sobie tego wziął za 2000 euro. Trochę drogi. Weźmiemy sobie tego Austriaka. Do wroga z ręką wyjdziemy. No jest to trochę głupio, ale dobra, trening. Tutaj sobie trzeba jakiegoś fajnego gościa wziąć, rynek trenerów. Kurde, oni są tu mocni. A tego Polaka bym sobie wziął, ale ten tutaj też, Finlandczyk niezły, ma tutaj wszystkie staty. A Polak? Polak ma kondycję dobrą. Nic, bierzemy Finlandczyka. Tak. Ojejku, jak będzie mnie czyścić z kasy. Dobra, lecimy trening, zobaczymy jak to pójdzie wszystko. Ma to dużo, dużo tych kresów. Tutaj te słupki długie, więc raczej będzie fajnie. Teraz wyjątkowo już przez jakiś czas nie było widać skoków treningowych, to teraz sobie będziecie mogli zobaczyć. Sapporo, Japonia, państwo. I lecimy. Po prostu lecimy jeszcze jeden konkurs w tym sezonie i będzie koniec odcinka, tak myślę. To już trochę tych minut jest. Okej. I suniemy w dół. Super! Zobaczymy jak to będzie szło w ogóle. Dobra, tutaj się chyba udało te 40 punktów zdobyć. Zgadza się. I sobie to wywalić. Gość jest dobry z wagi, no to może się odchudzić trochę. Zobaczymy. Wow, wow! Gość, co jest świetny! Wagę mi prawie o jeden punkt zmniejszył, BMI. Punkty. Teraz mam 77 kilo. W mordę, skubanie, co jest dobry. Uwielbiam cię, gościu. Dobra, konkurs, smarowanie. 1100 euro. Ładnie będziemy teraz z kasy czyścić. Nie wiem, czy nie zaszalałem za bardzo. Teraz będzie trzeba gości pozwalniać i jakieś tańszych wziąć. Puchar świata amatorów. Ło, Sapporo. Japonia. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj przeciwnicy nam pokażą. Edward Kowalski, Polska. Na razie jeszcze żółtej koszulki nie mam. Tylko taką brzydką. Okej, jest super. To się już muszę starać. Bo już tak łatwo nie będzie w amatorach. W juniorach jeszcze się łatwo wygrywało. Pierwsze miejsce. 4 punktami. No ale to już jest taka mała różnica. Dobra, trzeba poprawić teraz.
Jak zawsze zresztą. Super, drugi raz super, świetnie. Nie! 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 Dlaczego? Przecież dobrze było. Ojejku. To była pierwsza runda w kwalifikacyjnej, dobrze skoczyłem. Ja musiałem kwalifikacyjnie lecieć tutaj. Tak? Czy nie? 50. miejsce. Fuck this shit. Nie no, ja muszę jeszcze raz polecieć w tym odcinku. Bo ja chcę zobaczyć, ile będę zarabiał. Trenuj, byle co, już trenuj. Jej, kogoś mu będzie tak wagę ściskał. On zaraz będzie miał niedożywienie. 76 kilo. Konkurs, leć. Na 16 ręki. A dobra, biorę. Będę miał motywację. Muszę przeżyć najwięcej hajsu, jak przegram. Teraz muszę wygrać. Sapporo znowu. Nie! Puchar świata amatorów. Ja jeszcze wyjdę na pierwszą pozycję. Tu się nie ma co martwić. Ja tu dam radę. Damy radę. Sapporo! Z fajnym akcentem ziomek to mówi. O, wiatr z przodu. O. Powinno być daleko. A będzie jak zawsze. O, tu jest świetnie. Dobrze, nie wywraca się tylko idioto. No. Chyba kwalifikacyjne, tak? Chyba tak. Kwalifikacje, zgadza się. Dobra, to teraz musimy ładnie skoczyć. No teraz jeszcze następny, no wiadomo. Tutaj próbuję wyciągnąć ze skoku jak najwięcej, dlatego tak się wywróciłem. Dobra, teraz tak spokojnie wolałem wylądować. Troszkę bliżej, ale spokojnie, żeby się nie wywrócić. Dobra, mamy trzecie miejsce, jest umiarkowanie. I teraz wystarczy dość dobrze skoczyć i mamy szansę na pierwsze. Chyba, nie patrzyłem, jaka jest różnica w punktach. Nieźle! Dobrze było. Lądowanie też fajne z telemarkiem, 109 metrów. Chyba powinno być pierwsze miejsce. Zgadza się, jest! 10 punktów różnicy. Tym drugim skokiem zrobiłem dobrą robotę. No i elegancko. No i skoczyłem od razu na czwarte, a byłem o 50. No i elegancko, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało w wypłacie. 5000 euro, czyli pokrywa się trening i smarowanie, tylko muszę być pierwszy. Motywacja plus 2. Obiecująco zapowiadająca się kariera przed tobą. Wykorzystaj tę szansę. Wygrałeś zakład, otrzymałeś 2000 euro. Wow! Edward Kowalski, 96 metrów i 109 metrów, a ten miał 94 metry i 100 metrów. Bo to nie taka duża różnica w sumie. Okej, i to by było na tyle w tym odcinku, bo i tak jest za długi. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.